No ale chwileczkę, ale czy pan uważa, że zwracamy się... Tutaj ludziom trzeba było pomóc, uciekinierom. No właśnie. Ja myślę, że... A tu atak jest terrorystyczny i nie wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo, gdzie to zło się zrodzi. Gdzie to zło was zniknie. Lwia część przypada na rządy Platformy. Przy miłości. Pewnie są to tony dokumentów, z doświadczenia wiem, że tak jest, ale w tym momencie, czy ona powstanie, czy ona nie powstanie, panie doktorze, pytanie jest kluczowe. Dlaczego pani Hanna Gąkiewicz-Waltz nie chce się podać do tym? No, a wie pani, kto zwrócił tę kamienicę, której mieszkała Joła Brzeska? Panie redaktorze, ja w tej kwestii nie wnikam. Uważam, że jest to gigantyczna afera. Wynikają w to dane na pewno ścigania i prokurator. Natomiast jest to gigantyczna afera i nie widzę tutaj to, co uważam powinno być w pierwszej kolejności, czyli jasne, dokładne oświadczenie pani Hanny Gąkiewicz-Waltz, a także być może innych urzędników, którzy za to odpowiadają. Póki co linia obrony, powtarzam, jest nie do przyjęcia. Ale zarząd komisariczny w Warszawie uważa pani, że to jest dobre rozwiązanie przed wyborami? Panie doktorze, są takie sytuacje w różnych innych, jak pan wie, w różnych innych krajach, gdzie powiedzmy, no chociażby w Rumunii ostatnio, tak, trzech bodajże ministrów podało się do dymisji, nie mieli z tym problemu. Także ta pieśń pięknie pokazuje, jaka tu jest sytuacja w Polsce. Mają z tym potężny Polsce problem, A. Więc oczywiście, że po podaniu się do dymisji wchodzą przepisy prawa, które czy w zarządzie komisarycznym, czy później też są wybory. To jest oczywiste, bo ktoś musi zarządzać tak dużym miastem, jakim jest. Właśnie, mówi pani o Rumunii, ale blisko koszula ciału Jarosław Gowin mówi o rekonstrukcji rządu. Mówi, że potrzebne nam jest przyspieszenie, nie możemy chować głowy w piasek. Boi się pani rekonstrukcji? Kto jest do wymiany? Nie, proszę pana, ja się powtarzam, boję się tylko osób, które być może nie do końca mają rozeznanie w swoich czynach i grożą. Natomiast w kwestii politycznej sprawa jest jasna. My jesteśmy ludźmi pokory, jeśli środowisko polityczne uzna nasze zaplecze polityczne, które jest warunkiem sine qua non dobrych rządów, uzna, że trzeba taką rekonstrukcję przeprowadzić, to przecież nikt się nie przyspawał pokornie z tych stanowisk opuścimy. Natomiast prawdą jest, że dzisiaj dajemy z siebie wszystko, staramy się przynajmniej i pracujemy tak, żeby te reformy najważniejsze, na które umówiliśmy się z Polakami, żeby je wprowadzać w życie, a tak jest, 500+ jest wprowadzane w życie i już służy Polakom. 6-latku, czyli ukłon w stronę rodziców, że to rodzice, a nie państwo. Rodzice wiedzą lepiej, co dla jego dziecka jest dobre, kiedy ono jest gotowe do pójścia do szkoły, czy też inne elementy związane z programem się dla seniorów 75+. Naprawdę szereg tych reform, które w bardzo krótkim czasie zdążyliśmy wprowadzić, już funkcjonują, a kolejne już nie są na tych w sektorze gospodarczym, a kolejne przygotowujemy i będą wdrażane w bardzo szybkim tempie w życie. Także, a że wolę rządu może trwać dyskusja, to chyba dobrze, panie doktorze, bo czasami właśnie dyskusja, dobra dyskusja może nas wnosić na wyższy poziom. No właśnie, mam tu pytanie do pani minister, jeśli chodzi o standardy, o których bardzo dużo mówiliście w kampanii wyborczej. Otóż Bartłomiej Misiewicz, szef gabinetu ministra i rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej, został członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojnej. To jest człowiek, który nie ma kursu do potrzebnego do zasiadania w radach nadzorczych. To jest trochę... Żeby nazwać to wprost. Jest to ważna osoba w naszym życiu politycznym. Można umniejszać, można wskazywać na, powiedzmy, jego młody wiek, tylko wie pan, jak chodzi o kompetencje, doświadczenie. Bardzo młodych ludzi, którzy są bardzo kompetentni i powiedziałabym bardzo też doświadczenie. Znam pana bardzo Radio Końcówka. Ja też nie mam kursu do rad nadzorczych. Pan uważa, że mi się nadawała. Też mi się pewnie nadawała. Natomiast pan też pewnie by się nadawał, panie redaktorze, więc nie zbieruję. A jeśli chodzi o panią minister, no to nie wiem, musielibyśmy pogadać. Nie aspiruję, bo powiem szczerze, no akurat na takim odcinku, jakim jest potężny, jakim jest kancelaria, no to doba to trochę za mało, czy 24 trochę godziny trochę za mało. Ale do czego zmierzam? Znam też Bartka od innej, bardzo dobrej strony i teraz czas o tym mówić. On tak wiele też nam zrobił. Czy niech się sprawdzi w biznesie? Myślę, że tak i da sobie świetnie radę. Niech się sprawdzi w biznesie. Skądś to zrobił? Tak, bo
Wielu młodych ludzi, których my czasami też nie doceniamy, czy uważamy, że nie są gotowi. Nieprawda. Są gotowi do tego, żeby obejmować różne ważne funkcje. Jak ocenia pani tę wyprawę dwóch ministrów, Błaszczaka i Waszczykowskiego do Londynu w sprawie pobić Polaków? Pobili imigrantów, jak się śmieje internet, ale zdaje się nie tych. Ja powiem tak, powiem to, że zawsze sygnał, który płynie ze strony państwa w kierunku własnych obywateli, którzy albo są pokrzywdzeni, albo mogą mieć też lęki, bo jest niestety taki trend, żeby były tego typu zjawiska na tle narodowościowym, żeby w taki sposób również funkcjonowała ksenofobia, o dziwo, w kraju, w którym można powiedzieć najmniej byśmy się tego spodziewali. Ja się cieszę, że potępiła to pani premier, ja się cieszę, że mówię tutaj także o... Także jak terroryzm powstaje? A jak Hitler powstał? Jak to powstaje, że nikt nie wiedział i nagle jak powstaje terroryzm? Ludzie są sterowani przez szatana diabła. No. I w czasie średniowiecza tak działo i zawsze tak. Do tych środowisk, które rozrabiają, że nie będzie tolerancji, tak? Że my na poziomie naszych służb i krajów umiemy w sposób odpowiedni i odpowiedzialny reagować. Ja myślę, że to było bardzo odpowiedzialne. I również rozmowy, wyjaśnienia i myślę, że działania na poziomie obu państw będą działaniami skutecznymi. Ale w tej sytuacji to raczej szef MSZ-u zaprasza ambasadora na rozmowę. No wiecie, taka wycieczka... Są różne wszyscy z tego mówią, pani minister. No, powiem, że kto chce. No, jeżeli kpicie państwo z bezpieczeństwa, to pogratulować. Ja bym z tego nie kpimy z bezpieczeństwa. Nasi obywatele, którzy są, żyją, pracują na Wyspach Brytyjskich, są poważni ludzie, którzy ciężko pracują, płacą podatki, którzy pracują też na PKB Wielkiej Brytanii, mają prawo, ale są naszymi rodakami, mają prawo oczekiwać najwyższej ochrony ze strony przede wszystkim Wielkiej Brytanii, ale też ze strony kraju, z którego pochodzą, więc jeśli ktoś z tego kpi, to albo jest nieodpowiedzialny, albo po prostu uważa, że chce z tego robić chustę polityczną. Ja panu bardzo przepraszam. Chustę polityczna, PiS wycieczki dwóch ministrów do Anglii, a nie z bezpieczeństwa. Nie mówiłbym tych dwóch rzeczy. Wycieczki to moglibyśmy to robić, że to nie jest kwestia wycieczki, to jest kwestia podejścia do spraw bezpieczeństwa. Powtarzam, można z tego kpić, a można do tego podchodzić poważnie. My podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie i bardzo poważnie. Poprawiła bezpieczeństwo Polaków. Przepraszam bardzo, to ja, czy nie daj Bóg ktoś z mojego otoczenia doznał takiej krzywdy w Wielkiej Brytanii, przyjechałby mój minister z mojego kraju, tak, czy spraw zagranicznych, czy też właśnie minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, to powiem szczerze, że poczułabym, że moje państwo po prostu o mnie dba. I trzeba to tak przyjąć. I powtarzam jeszcze raz, wszystkim kpiącym pogratulować braku odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodaków. Wystarczy, że takie informacje przedostaną się właśnie na teren Wysp Brytyjskich. To znaczy, że tamtejsi chuligani po prostu dostaną przyzwolenie. No tak być nie może. To jest kwestia naszego rozeznania i odpowiedzialności. Minister Błaszczak był łaskaw zrównać ONR, którego delegalizacji domaga się Platforma Obywatelska, z KOD-y. Nie uważa pani, że... Faszyzm. Oni się dziwią, jak to się mogło wziąć w świecie cywilizowanym. Ludzie nie są przygotowani pod względem psychologicznym. Przecież nawet Uniwersytet Warszawski nie spełnia standardów żadnych. Żadnych. Bo niech się uczy, niech skończy 4 studia na UW i to nic nie da, bo ludzie... wciągani są w faszyzm, w nienawiść, nienauczeni są podstaw. Podstawówka zawiniła. Można zepsuć, można człowiekowi głos zepsuć, można człowiekowi wszystko zepsuć. I co z tego, że taka Marysia miała wernisaż w galerii 022, no nie dalej jak wczoraj. Skoro oni wszystko zepsuli, to znaczy tej Marysi, koleżanki takie jakieś, nikt ich nie zna, nie są znane, ani to polonistki, ani to nauczycielki, jakieś takie koleżanki i o tych koleżankach to mówimy już przecież w galerii Zachęta, koleżankach Wróblewskiej, o koleżankach jeszcze innej jakiejś malarki, która zaprasza na bankiety, bo to ze szkoły podstawowej. Nawet sama Anita jest koleżanką Krystyny Jandy, która ją po prostu na tyle inteligentna jest, że
tylko toleruje, że może wejść na premierę do Krystyny Jandy, do jej trzech teatrów. Także po znajomości, wiecie Państwo, ale to po znajomości to się kończy, bo to trzeba pieniądze. No, rozliczajmy się, kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, teraz wiecie Państwo. W Warszawie teraz szczególnie handluje się majtkami. No. No to już jest trochę rozpaczliwa polityka. Pana Kępa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, była moim i Państwa gościem. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję, życzę za to spotkanie. Letniego dnia. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy Aleksandra Dziadykiewicz. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Adam Szuraj, Mikołaj Lizut. Do usłyszenia. A teraz na poważnie. Piękne są te pieśni, piękne, Państwo zobaczą. Będziemy z uporem maniaka, zamiast oni, żeby te różańce klepali, co nie wiem, czy coś daje. Niech się uczą, niech zastanawiają się, ile ludzie musieli wycierpieć w tych wojnach światowych, których nigdy nie było wcześniej. Wojny światowe, jak to przepowiedział Jezus, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, takie proroctwo dalekowzroczne, podwójne proroctwo, co Jezus powiedział o Jeruzalem, że teokracja zanikła, Jahwe, Żydzi zabici przez Rzymian i na nasze czasy, prawda? Jak to bibliści, czytając 24 rozdział, mówią, że jest taka pustka w tym proroctwie 24 rozdziału Ewangelii Mateusza i tam, że jeszcze coś, czyli że podwójne znaczenie, wiecie Państwo, no Biblia piękna w stylu proroczym, wspaniała księga Biblia, czytaj, zrozum, pojmij, aby być mądrym. Pokaż światu swój. No tutaj te reklamy handlują majtkami, potem jeszcze mało mu było, to do piekła wstąpił, do Ameryki poleciał, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Landstrom Extra. Zapłacone, odebrane z uśmiechem w Simply Market. Może ktoś chce do pracy się przyjąć. Simply Market. Proszę bardzo. Najlepsza praca, fabrykę pilnować i masz. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Dochodzi 12.41. Anna Draganek, zapraszam. W Sejmie dziś drugie posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Posłowie mają na nim ustalić m.in. harmonogram prac i listę świadków. Wystąpią także o przyznanie komisji stałych ekspertów. Rosyjski resort sprawiedliwości na wniosek prokuratury generalnej sprawdza, czy Stowarzyszenie Memoriał, zasłużona organizacja badająca zbrodnie stalinowskie, pełni funkcję zagranicznego agenta. W memoriale trwa niezapowiedziana kontrola. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian stopy procentowe, a to oznacza, że ta referencyjna pozostanie w wysokości 1,5%. Ta decyzja Rady jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Po raz ostatni stopy obniżono w marcu 2015 roku, obcinając je wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych. Kolejne informacje to KFM o 13:00.
Pogoda. Dziś już tylko w górach może się chwilami chmurzyć, w pozostałych regionach będzie słonecznie i sucho, a na termometrach na ogół od 20 stopni w Zakopanem, przez 24 w Warszawie, do 26 we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. Jest godzina 12:42. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Zapraszam na raport gospodarczy. Sprawdzamy, jak wyglądają rynki finansowe. Dzisiaj przy rynkach zostaniemy na trochę dłużej. Teraz za euro płacimy 4,32 zł. Za jednego dolara 3,84 zł. Frank kosztuje 3,97 zł. A za funta brytyjskiego płacimy 5,14 zł. Giełda w Warszawie, to też powiem na początek, na plusie WIG20 teraz zyskuje 0,79%. Tak jak Państwo słyszeli przed chwilą w informacjach Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami, bo nikt nie spodziewał się tego, żeby teraz jakiekolwiek ruchy miały być wykonane, ale oczywiście o 16:00 konferencja po posiedzeniu Rady. Zawsze jest to ciekawa konferencja, a zwłaszcza, że będzie kilka tematów, które mogą dominować dzisiaj na posiedzeniu, właściwie na naszej konferencji po posiedzeniu RPP. O tym wszystkim za chwilę w raporcie gospodarczym. Teraz jeszcze tylko powiem o pewnej opinii. Opinia ministra skarbu Dawida Jackiewicza, który jest na forum ekonomicznym w Krynicy, a twierdzi on, że Unia Europejska teraz przeżywa najpoważniejszy kryzys w swoich dziejach. No, to nie jest zaskoczenie. Natomiast Dawid Jackiewicz uważa, że być może będzie to taki kryzys, którego nie da się rozwiązać. To takie pesymistyczne wizje ministra skarbu Dawida Jackiewicza na forum ekonomicznym w Krynicy. Marcin Kiepas z Easy Markets. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej, stopy bez zmiany. Główna stopa wynosi 1,5%. Jak rozumiem, nie jest Pan w ogóle zaskoczony? W ogóle. Bez zmian, można powiedzieć, długo, długo bez zmian. Prawdopodobnie do końca 2017 stopy w Polsce nie zmienią się. Dopuszczałbym raz jedną możliwość, że jakieś odstępstwo od tej prognozy nastąpi. Rada mogłaby obciąć stopy, ale tylko wtedy, kiedy na świecie pojawił się kryzys, taki poważny kryzys gospodarczy. Póki co to jeszcze nie jest scenariusz nasz, mój scenariusz bazowy, więc zakładam, że takich nudnych posiedzeń z oczywistymi decyzjami o pozostawieniu stóp na tym samym poziomie będzie jeszcze dużo. Nudne posiedzenie, ale jak rozumiem, nudna sama decyzja, bo tematy, które są, że tak powiem, na agendzie RPP, członków, którzy siedzą, rozmawiają i patrzą na gospodarkę polską, Koncita, ale też dzieje się dookoła nas, no tam jednak trochę się dzieje w tych gospodarkach i jest obserwowane. Tak, troszeczkę tak, przede wszystkim Rada musiała przedyskutować ostatnie dane o polskim PKB, czyli ten taki dramatyczny spadek inwestycji, bo to spadek inwestycji to nie tylko, to musimy twardo powiedzieć, nie tylko efekt zmian perspektywy unijnej, ale to już efekt pewnego takiego paraliżu decyzyjnego w instytucjach rządowych, samorządach, czy też w spółkach Skarbu Państwa, ale też, i to jest dość niepokojące, i to może też służyć tam do obniżania prognoz PKB na kolejne kwartały. Również inwestorzy prywatni troszeczkę wstrzymują się z inwestycjami. Co więcej, Rada też być może pokłoni się nad tematem konsumpcji. Owszem, mamy od długiego czasu przecież poprawę sytuacji na rynku pracy. Mamy no już tak dobrze funkcjonujący program 500+, czyli on już zaskoczył i te pieniądze szerokim strumieniem płyną do obywateli. Natomiast istotnie na konsumpcję to się nie przekłada. Jak czytamy prasę chociażby, to wiadomo, że te pieniądze raczej idą na spłaty krótkoterminowych pożyczek, a nie na konsumpcję. Może na razie idą na spłaty krótkoterminowych pożyczek, a potem w końcu pójdą na konsumpcję. Takie są moje oczekiwania i dlatego jeszcze podtrzymujemy, czy zgadzamy się chociażby z ministrem Morawieckim, który ostatnio, co prawda kolejny raz jakoś tak po cichu obniżył prognozę PKB, już nie 3,8%, które było prognozowane jeszcze tam bodajże 4 miesiące
miesiące temu, ale już mówię o 3,3 w tym roku, 3,3, 3,4 w tym roku. I dlatego też nie obniżamy, jeżeli nie spodziewamy się jakiegoś tam drastycznego obniżenia oczekiwań na wzrostu gospodarczego. A to znaczy dla zwykłego człowieka, że Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych? No, przede wszystkim, tak jak idziemy do banku, nie będziemy mieli niższego oprocentowania. Z drugiej strony kredyty pozostaną tanie, tylko to chyba takie marne troszeczkę pocieszenie, bo nie widać jakiegoś istotnego boomu kredytowego. To nie jest, znaczy obniżka stóp procentowych, utrzymanie tych niskich stóp procentowych już nie zachęca ludzi do brania kredytów i do konsumpcji. Czyli to z punktu widzenia takiego Kowalskiego jest istotne. No i jeżeli mówimy jeszcze o tematach, które Rada musi przedyskutować, to cofnąłbym się do poprzedniego posiedzenia. Wówczas została opublikowana projekcja inflacji i tam były takie dość niskie prognozy NBP-u w odnosie wzrostu gospodarczego. 3,2%. I większość Rady uznała, że to jest taka prognoza dość pesymistyczna. W tej chwili chciałbym usłyszeć, co członkowie Rady sądzą o tej prognozie, bo danych o PKB, czy ostatnich danych miesięcznych płynących z polskiej gospodarki, no wcale ta prognoza nie wydaje się aż tak pesymistyczna. Natomiast nawet gdyby popłynęły jakieś takie gołębie, czy przekładając na zwykły język takie głosy sugerujące, że być może trzeba będzie poluzować politykę monetarną, być może trzeba będzie obciąć stopy procentowe, no to jest mało prawdopodobne, chociażby dlatego, że nawet sama Rada nie wierzy w skuteczność tej polityki. Członkowie, którzy byliby skłonni poprzeć taką decyzję, sami stwierdzają, sami mówią, że no, to nie przyniesie istotnego efektu, raczej będzie taki efekt, nazwa to marketingowy, czy też medialny. Czyli stopy procentowe na razie niezmienione, czekamy na to, czekamy na tę konferencję, która o godzinie 16 tradycyjnie rozpocznie się, no i zobaczymy właśnie, jak członkowie Rady oceniają sytuację w gospodarce za naszą granicą. To jest jeden temat. Wiemy już, że decyzja jest taka jest, czyli nikt się spodziewał, że będzie inna, stopy bez zmian. Ale mamy przed sobą piątek, no i to jest taki dzień, który już wiemy właściwie na 99,99%, że agencja Moody's, agencja ratingowa, pochyli się nad Polską i powie, słuchajcie, jednak oceniamy Was niżej niż ocenialiśmy do tej pory. Wiemy, że się pochyli, a nie wiemy, jak obniży. No bo nie wiemy tego, że obniży. Wydaje się, że sprawa jest w miarę przesądzona. Powiem szczerze, że niekoniecznie. Z jednej strony agencja Moody's utrzymuje z tych trzech dużych agencji ratingowych, na które patrzą inwestorzy globalni. Utrzymuje najwyższy rating, najwyższą ocenę Polski. Z drugiej strony mojego miejsca w perspektywie ratingu, co jest takim sygnałem, że są szanse, że kolejny ruch będzie obniżka ratingu. Wpłynęły takie ostrzeżenia, że uważajcie, może wało umierzyć. Natomiast jeżeli tak spojrzymy na suche fakty, to od 3 maja kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, co był wskazywany jako jeden z tych takich czynników mogący stać za niższą ocenę, tak istotnie się nie zaostrzył. Owszem, prokuratura wstrzymała postępowanie wobec prezesa Trybunału, ale no, jakoś tak to ucichło. Owszem, mamy załamanie w inwestycjach, ale z drugiej strony ciągle utrzymuje się ta nadzieja, że inwestycje jednak odbiją w kolejnych kwartałach. Także nie jestem do końca przekonany, czy w najbliższy piątek Moody's obecnie rating, natomiast spodziewam się, że jeżeli nie obecnie, a to jest ten mój scenariusz bazowy, to mocno pogrozi palcem Polsce, na tyle mocno, że zostanie to odebrane jako zapowiedź, już taka faktyczna, cięcia przy okazji kolejnego przeglądu, bo to przeglądy są okresowe. I to, jeżeli już przełożymy na rynek taki walutowy stricte, to będzie jeden z czynników, który jesienią i zimą może troszeczkę złotego osłabiać, czyli za walutą dziękuję. No ale widzi pan mówi, że być może wcale nic się takiego w piątek nie wydarzy, ale zdaje się, że rząd już przygotowuje też rzecz, ale jeszcze grunt taki obywatelski, to, że jakaś agencja może nam
minister Paweł Szaramacha mówi, że Polska jest odporna w razie czego na to, że ktoś podejmie decyzję o tym, żeby tam obciążyć cenę wiarygodności. Czyli z takiego się w sumie wielkiego nie wydarzy, jeżeli to się stanie. To są głosy, które płyną od dobrych kilku dni. Tak jakby się sam spodziewał, że rzeczywiście ma to nastąpi. Tak, i minister Morawiecki też wydaje, że wypowiadał się w podobnym tonie. Znam jakiś przepływ informacji, bo agencja musi wcześniej poinformować, to jeszcze rząd nie zna tej decyzji. Można bodajże 24 godziny przed jej ogłoszeniem, czyli najpóźniej gdzieś tam w czwartek wieczorem. Natomiast rząd może czuć rozstępującej decyzji agencji S&P, która obcięła ratingi i wszystkich tych negatywnych reperkusji dla polskiego długu, dla wiarygodności Polski, dla notowań złotego. Rząd może obawiać się takiej decyzji. Zdaje się, ma najwyższą ocenę. I to jest też taki jeden czynnik, który może lekko próbuje troszeczkę to wyrównać. Natomiast same działania obu ministrów należy tak ocenić dobrze z punktu widzenia takiego marketingowo-medialnego. Bo jednak gdzieś tam wywołujemy z decyzjami, które podejmujemy z państwami, z innymi, ale teraz przygotowujemy grupę, żeby nie było tego elementu, bo wiadomo, w gospodarce wszystko to, co nas zaskakuje, ma negatywne reperkusje. Wszystko to, na co zresztą tak samo i w życiu. To pieśń grecka jest, to jest pieśń grecka. No to było się okazało rzeczywiście, że agencja buddyzna jest najbliżej ratingu Polski. Ukradną łapi. La 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 la